Capsaicyna. Chili. Szczypta Scoville. To jest spotkanie z ostrością. Witajcie na spotkanie z ostrością. Ja jestem Ivan T. Ja jestem San Pit. Witam serdecznie na naszych ulubionych oczywiście spotkaniach z ostrością, gdzie luźnie, fajnie, szybko, bądź tudzież nie, jeśli się to zgadamy, robimy różne ciekawe rzeczy. Ostre, ale ostre, takie ostre w znaczeniu tego słowa, takim delikatnym, można powiedzieć. Znaczy pikantne. Nie wiemy zupełnie, co będzie tym razem, ponieważ słuchajcie, no mamy Samyanga. No, ale aha! Firma wam znana. Firma wam znana, ale co mamy? Mamy, kurczę, no, nie ramen, nic z tych rzeczy, tak. Nie sosik nawet, bo to wreszcie nie było wtedy spotkanie, ale mniejsza. Mamy przekąskę, można powiedzieć. Tak, snacka. Jest hot chicken flavor zardak, tak to wygląda z bliska. Tu widzicie, że jest Samyang, całe opakowanie tak się prezentuje. Jest hot chi, patrzcie, co on tu przeżywa, zieje ogniem. Po prostu widać, że musi być konkretnie, musi być mocno, moi drodzy. To są składniki, opis, no żadnej instrukcji przygotowania nie ma, no bo jest to snack, jest to przekąska. Są to przekąski o smaku pikantnego kurczaka w kształcie kluseczek Tyok Boki Teok. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Chyba nie. No generalnie, jak to mówiłem, nazywa się to Samyang Zalduk Hot Chicken Snack. Pełna nazwa. Jest to do dostania, Majku, w Polsce, prawda? Za cenę niecałych 8 zł, na przykład na Skrami, też jeszcze jedno miejsce widziałem. A my je mamy oczywiście dzięki domu, dzięki papieżowi ostrości, dziękujemy bardzo. Dzięki to one z zagranicy, to one właśnie dotarły. Majku, to co? To ja proponuję już je otworzyć i próbować. Tak, typ Hana po brawie brzegi. O, zobaczcie te rureczki. Wygląda jak makaron na pierwszy rzut oka. Mhm. Pokażę wam jeszcze do ręki, tak z bliska. Taki makaronik normalnie. No. A to nawet wygląda, jak miało być słodkie, tak jak się na to patrzy. Jakby na tym było cukrem posypane tej. Może. Znaczy, co ja wącham, że to nie pachnie w ogóle. Bez zapachu jest. Dobrze, no to patrzymy, co to jest. No. Rzeczywiście słodkie. Dziwne. Bardzo. Tego się, nie wiedziałem sobie czego się spodziewać, ale... Ciekawe, czy to w ogóle będzie hot. A takie słodkie, takie... Coś tak... Ciasteczka takie... Takie ciasteczka posypane cukrem. Szczerze? Takie... Jak chcieli mieć taki trochę klimat. Tylko bez tego cynamonu. No, coś w tym jest. O, dopiero teraz jakaś lekkie, jakieś w ogóle śladowe odczucie, czymś, co by powiedzieć, że jest pikantność. Nie ma w ogóle. Fajnie się grupuje. Szczerze, to się spodziewałem takiej przekąski słonej bardziej. No, ja nie żadnej pikantności. No teraz też już nie. Nic. Czekaj, może jak się przestaje jeść, poczekaj. No faktycznie, teraz też już nie. Czyli chyba po drugim tym... Chyba po drugim próbowaniu było coś takiego. A... Posypane jakimś cukrem, albo jakimś zalewą cukrową wręcz. No. Ja tu zjem jako płatki. No. No dziwnie się to ja trochę, takie właśnie brakuje czegoś tutaj, no. Rzeczywiście najlepiej wzięłaby to mleko. Jakiś jogurt sobie dać na przykład. To będzie nawet dobre tej. To jest ciekawe. Jogurt nie, ciepłe mleko jakieś zalać. No. To jest z mlekiem jak najbardziej. Ja nie lubię na ciepło. Patków nigdy nie dałem na ciepło. Nie lubię tak. No, raczej nie wyobrażam sobie na zimno. To jest taki, bym powiedział, taki gadżet Bayer, nie? No. Do tej głównej linii produktów Samyanga. No, ostatni tutaj nawet pikantności żadnej nie ma. Nawet nie powinno to być w takim właśnie spotkaniu, no ale cóż, nie wiedzieliśmy. No ale Samyang też, no wiadomo, znana firma, którzy może będą chcieli to spróbować, to będą mieli recenzję. No. No tak jak mówię na początku, jak to bywa, to dobrze, że się tutaj można nadziać, że tak powiem. No i się okazuje, że właśnie myślę, że to jest dobre miejsce na spotkanie. Bo zweryfikowaliśmy produkt z marki, która już wyrobiła sobie opinię jako taką dobrą. No. Niby jeden to widzisz, zbalący się oczy, niby skrzyczał z jakiegoś bólu, palił się odcinkę, flavor, ale kurde, no nie bardzo obrazki pokazują. Nie są adekwatne do tego, co jest w tej pasce. Powiem tak, czuję się trochę zdezorientowany. Jak zacząłem, czułem się bardzo zdziwiony, bo się tego nie spodziewał. Też nie. Że dostaniemy coś słodkiego. W dodatku jeszcze zupełnie nieostrego. Teraz się w ogóle czuję dziwnie, że my w ogóle to robimy w ramach tego naszej działalności w sumie też. No, ale Samyang to Samyang, kto nas usprawiedliwia.
No, no i też problem to, że nie wiedzieliśmy, prawda? No. Jakie to jest. To taki klimat, jak robiliśmy tabasco, sosu sojowego tabasco, to też nie miał mocy. Dobrze, słuchajcie, więc będziemy na tym kończyć. No, wyszło jak wyszło. No. Ciekawy film, zawsze ciekawa odmiana, myślę, moim zdaniem. No. A produkt Samyanga kolejny sprawdzony, jakby nie patrzeć. Dobrze, jestem Stanley Pete. Jestem Biden Pete. I to było nasze spotkanie z totalnie nieostrym, a bardzo słodkim, słodką przekąską, czyli Samyang Zaduk. Zaduk Hot Chicken Flavor, też tego chickena tu zupełnie nie ma. No dobrze, mniejsza z tym. Widzimy się wkrótce. See ya! No cześć.